Co tam? 3 minuty to idealny czas, żeby usiąść przy Panu Jezusie i posłuchać Jego mądrości, którą nam dzisiaj przekazuje. Może będzie mniej adwentowo w ten poniedziałek po Gaudetę, ale bardzo ważny, myślę, temat, który jakoś też osobiście dla mnie ostatnio gra bardzo w sercu i w życiu. Zobaczcie reakcję Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Przychodzą do Niego faryzeusze, wystawiają Go na próbę, jak to oni też w ogóle, ale co, chcą Go zapędzić w kozi róg i Pan Jezus mówi tak. Skąd był chrzest Janowy? Czy z nieba, czy z ziemi? I wiedział po prostu, że to jest pytanie, które oni będą musieli się określić w tym momencie. I oni powiedzieli, nie wiemy, ale bardziej mi chodzi o tą reakcję Pana Jezusa na to wszystko. To w takim razie ja wam nie powiem skąd, czyją mocą to czynię. I te słowa Jezusa, jak je przeczytałem przed chwilą, jak miałem nagrywać ten film, pokazały mi jedną rzecz, która też osobiście ostatnio w moim życiu jakoś się realizuje. Nie zawsze musisz wszystko każdemu powiedzieć, nie zawsze musisz być tak, jak inni chcą, nie zawsze musisz wszystkim wszystko rozdać i być po prostu dla każdego miłym, sympatycznym i uśmiechniętym. Nie musisz. Wiem, jakie to jest czasami dla nas trudne, ale my, zobaczcie, też w imię wiary potrafimy pewne rzeczy jakoś tłumaczyć. To, że czasami jesteśmy takimi ludźmi, którzy dają po prostu też wykorzystać się. Potrafią dać, że ktoś wykorzysta naszą dobroć, dobroć serca, a czasami też nie mamy po prostu w tym szacunku do samego siebie. Pan Jezus, zobaczcie, nie, mimo że był Panem Jezusem, czyli tym czasami to mówimy, jest wzór dobroci, miłosierdzia też przecież, nie? Nie powiedział im, jaką mocą to czyni. Nie musiał tego zrobić. To, że ktoś od ciebie czegoś żąda, to, że ktoś ma jakiś pomysł na twoje życie, to, że ktoś chce ciebie takiego, a nie innego, to nie znaczy, że musi takiego mieć. Bądź sobą, nie bój się tego. Nie bój się tego, żeby właśnie, jak ktoś cię nie przyjmuje, nie kocha cię takim, jakim jesteś. Wiadomo, czasami grzeszymy, tak? Ale no to wiadomo, że tego nie chcemy też, ale jeżeli jesteś taki konkretny, jak jesteś i komuś to nie pasuje, próbuje cię na siłę przeformatować na siebie albo na jakiegoś takiego ciebie, jakiego on by chciał mieć, to nie warto się z takim człowiekiem zadawać. I nie musisz, naprawdę nie musisz spełniać jego zachcianek, nie musisz być taki, jak on chce. Taki jest też Pan Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii. Myślę, że to ważne dla nas w tym Adwencie też tak sobie to uświadomić. No bo jednak czasami tak mamy, myślę, że my jako ludzie też wierzący, którzy starają się mieć dobre serce, być dla drugich, czasami damy się wykorzystać aż za bardzo, a taki Pan Jezus nie jest. Bądź mocny, bądź więc niezależny, jak zależny to tylko od Pana Boga. Wiadomo, warto mądrych rad posłuchać, ale posłuchać i zawsze zachować pewien dystans do tego, co ktoś mówi, żeby ciebie nie sformatował, bo są tacy nawet tacy dobrzy doradcy, będą tacy, którzy będą chcieli powiedzieć, że taki bądź taki i rzeczywiście mają rację, bo bez kogoś tam jesteś może za bardzo uległy, ale tak naprawdę chcą ciebie sobie podporządkować. To też jest złe. Słuchaj takich ludzi, którzy nawet są gotowi na to, żebyś ty czasami, może kiedyś w przyszłości, wystąpił przeciwko temu, co oni powiedzą. Jeżeli ci tak ktoś pomaga stanąć na nogi, jeżeli ktoś ci pomaga być niezależnym w taki sposób, że wie, że kiedyś to się może obrócić przeciwko jego woli, bo kiedyś powiesz jemu też stop, czyli nie próbuje cię zmienić, tak? Czyli nie próbuje cię zmienić tak, żebyś ty grał, jak on chce, to takich osób słuchaj. Taka osoba rzeczywiście pragnie twojego dobra, twojego szczęścia i autentycznie cię kocha. Ktoś, kto cię próbuje zmienić na siłę, nie kocha cię, tylko kocha samego siebie, to trzeba sobie jasno powiedzieć. A ty nie musisz być jego agregatorem życiowym. Na ten dzisiejszy dzień adwentowy, na to, żeby Pan Jezus był centrum naszych inspiracji, dążeń i żebyśmy byli tacy, jak On chce. Nawet jeżeli cały świat chce, żebyś był inny, żebyś był taki, może właśnie nie inny, żebyś był taki sam jak inni, to ty bądź sobą, ty bądź przy Panu Jezusie i nie daj się wykorzystać, bo miłość jest tylko tym, za czym warto pójść. Jak ktoś cię kocha bezinteresownie, takiego, jakim jesteś, to takiej osoby szukaj, słuchaj i bądź przy niej też tą miłość odwzajemniaj, jeśli chcesz, bo miłość jest zawsze wyborem. Dobrze, bo się rozgadałem, ponad 5 minut będzie zaraz, ale co tam, ważny temat dzisiaj. Naprawdę to dziś tak mi leży. I zobaczcie na tego Pana Jezusa, no, mega, to jest mega Ewangelia, naprawdę. Wróćcie do niej jeszcze dzisiaj. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa.